Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, witam serdecznie i zapraszam na wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Paweł Jakubik, dyrektor do spraw transformacji cyfrowej w chmurze i członek zarządu Microsoft Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana i witam państwa serdecznie. Moje uszanowanie. Widzę, że złapaliśmy pana w wyjątkowych okolicznościach. No ta technika i cuda techniki, proszę państwa, i o tym dzisiaj porozmawiamy. Akurat pan dyrektor bardzo dobrze w temacie ustawił sobie tło, ponieważ rok 2020, jeżeli chodzi o technologię, i 2021, no to będą jednak odnotowane w historii jako ważne i takie kroki, te kamienie milowe tak naprawdę. Chociaż z jednej strony, jak patrzę na komentarze i czytam różne komentarze, osoby, które nie siedzą na co dzień w technologiach, zauważają, że 2020 był tak fantastycznym skokiem, jeżeli chodzi o technologię, a jednak osoby, które siedzą w tych technologiach, to tak naprawdę widzą, że nie było wielkiego skoku, a co najwyżej zasypywanie tego zapóźnienia tak naprawdę, które było, bo te technologie cały czas były, tylko nie były stosowane. Jak to jest, panie dyrektorze, jak pan to ocenia? No myślę, że to jak zwykle, prawda, leży gdzieś po środku, że trochę rzeczywiście zasypywaliśmy ten dług technologiczny i ściągaliśmy z półki pewne technologie, które mieliśmy wcześniej dostępne, ale z drugiej strony na pewno pandemia jednak wykorzystaliśmy ten czynnik pandemiczny i zmuszenie nas do zdalnej pracy i do tego hybrydowego modelu, żeby pewne elementy cyfryzacji przyspieszyły, bo pamiętajmy, że digitalizacja, która się wydarzyła w 2020, to nie jest tylko praca zdalna, Teamsy, czy Skype, czy Meet, czy Zoom, tylko wydarzyło się mnóstwo ciekawych projektów. Mamy podpis cyfrowy w Polsce, mamy mnóstwo projektów paperless, mamy telemedycynę, możliwość wizyt z lekarzami w świecie cyfrowym. A to po tła tylko powiem, no to jest też ta możliwość, że możemy sobie w tych komunikatorach ustawiać. Ja mam akurat tło stacji kosmicznej z roku 2018 z NASA. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. To jest dobre tło faktycznie do rozmowy, bo jakby też przyspiesza na tym polu, jeżeli chodzi o nowe technologie, przemysł kosmiczny. No tutaj obserwujemy cały czas Ilona Muska, tutaj coś się dzieje, tak, w kierunku tego, co było zaniedbane przez dekady tak naprawdę, czyli dalszego podboju kosmosu. Ale kiedyś było tak, że ten wyścig kosmiczny, ten wyścig zbrojeń na Księżyc między USA a ZSRR powodował też przyspieszenie w technologiach i szybszą implementację zastosowań wojskowych w takim powszechnym gospodarczym aspekcie. A jak to się dzieje teraz? Co tak naprawdę napędza te nowe technologie? I czy, bo to już raczej nie wojsko, już te nowe technologie nie biorą się z wojska. Ja myślę, że tym głównym akceleratorem jest to nowe zjawisko od paru lat i my je nazywamy chmura. Chmura napędza ten rozwój technologiczny. To co chmura, to zmiana paradygmatu, jak dostarczamy informatykę do użytkowników końcowych. Tak jak pan redaktor pamięta, kiedyś musieliśmy mieć dyskietkę albo CD-ROM, żeby włożyć i zainstalować oprogramowanie. W tej chwili wszystko, co instalujemy, pochodzi gdzieś z serwerów postawionych gdzieś w centrach przetwarzania danych i to jest chmura obliczeniowa. Trochę z sił zbrojnych, muszę powiedzieć, tutaj bywając w Izraelu kilka lat temu, oglądając startupy izraelskie, widziałem tam chmurowe rzeczy, które się działy wokół armii izraelskiej w obszarze innowacji. Także to nie jest tak, że zupełnie przestaliśmy czerpać z wyścigu zbrojeń, ale na pewno ten główny ciężar przesunął się do chmury, ale geograficznie to jest wyścig Stany Zjednoczone, Chiny, Europa. To są te trzy wielkie obszary, gdzie ten wyścig technologiczny trwa. My się cieszymy, że chmurowo Europa jest w dobrej koalicji z dostawcami amerykańskimi, takimi jak Microsoft, ale nie tylko, jest Amazon, jest Google, jest Oracle, jest IBM, jest różnorodność, tak? I polskie firmy, polskie startupy mogą z tego korzystać. Natomiast myślę, że to, co się wydarzyło w pandemii, to tworzą się nam pewne nowe trendy i o tym chciałbym też moment w tej chwili powiedzieć. Na pewno ta zmiana modelu pracy.
To jest ten pierwszy trend, że prawdopodobnie sporo z nas nawet po zakończeniu pandemii zostanie w hybrydowym modelu. Badania mówią, że ponad 40% światowo rozważają firmy, badania światowe o ECD, że ponad 40% pracowników będzie rozważało, będzie pozostawało w modelu hybrydowym. W Polsce mamy badania, które mówią, że między 15 a 20% polskich firm planuje pozostać w tym, po tym powrocie w świecie zdalnym. Czy to jest powód do niepokoju? Ja myślę, że nie. To może być powód do niepokoju dla wielkich biznesów, tych, którzy wybudowali wielkie powierzchnie biurowe i myślą, ciekawe, czy będziemy mieli najemców. Widzimy Warszawę, urosła w drapacze chmur, pełne powierzchni. Na razie one są pełne i według mnie na razie będzie na to zbyt. Ale jeżeli dobudują jeszcze dwa razy tyle, a 30% Polaków zostanie w domach, no to może być zagrożenie dla tego kawałka biznesu, ale będą mieli transformację, że pewnie przekształcą te biura w mieszkania albo w apartamenty. No CBRE to jest taka globalna firma, która też się tematem nieruchomości komercyjnych zwłaszcza zajmuje, jednak prognozuje, że to odbije, ale że rynek nieruchomości powierzchni biurowej, zwłaszcza w Warszawie, odbije. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Ta pandemia jeszcze potrwa. To nie jest też tak, że jest za moment szczepionka i ta szczepionka rozwiąże wszystkie problemy, bo zanim się wszyscy wyszczepią, no to jeszcze parę ładnych miesięcy minie. Czy jest szansa w takim razie na to, że ten trend cyfryzacji, to co zostało wykorzystane, to co zostało, ten dół zasypany też, jak pan wspomniał, że to jest coś, co już z nami zostanie i od tego faktycznie będziemy mogli dalej robić ten postęp technologiczny, bo no, na razie to tak. Chyba wszyscy tutaj się zgadzają, że to nie są spektakularnie nowe technologie, tylko cały czas wykorzystanie tego, co już od dawna w sumie było, tylko nikt nie chciał tego wykorzystać. Myślę, że klucz jest w kompetencjach. I wraz z chmurą i z tym digitalizacyjnym wyścigiem przedsiębiorstw o jak najwyższe innowacje ruszyły setki, tysiące programów podnoszenia kompetencji i kształcimy informatyków, programistów, deweloperów, architektów IT, cloud architektów. Oni się uczą pracować w nowych środowiskach chmurowych i to jest też pandemia przyspieszyła tą edukację. W Polsce dzięki powstaniu operatora chmury krajowej, czyli instytucji, która powstała dzięki PKO, Bank Polski i PFR, Polski Fundusz Rozwoju, mamy te dwie potężne umowy ze światowymi vendorami, z Googlem i z Microsoftem, którzy inwestują w światową infrastrukturę chmurową wokół Warszawy i jednocześnie szkolimy tysiące informatyków. Microsoft ma aspirację wykształcić w ciągu 2 lat 150 tysięcy programistów. Jeżeli to się uda, a w tej chwili już mogę powiedzieć, że po kilku miesiącach już zaczynamy mieć dwucyfrowy w tysiącach, czyli kilkanaście tysięcy przeszkolonych ludzi. W banku PKO na przykład wdrożone Teamsy dla prawie 14-15 tysięcy pracowników i dział ponad 1300-1400 informatyczny, z czego już kilkaset pracowników jest przeszkolonych w tych nowych kompetencjach. Jeżeli to wyskalujemy i polskie firmy te kompetencje zdobędą, to ta cyfryzacja się utrzyma. Czyli nawet po pandemii tylko że musimy pamiętać o jednej rzeczy, bo wymieniłem ten trend pierwszy, model zdalny i hybrydowy. Drugim trendem, który ja przewiduję, jest data AI, czyli dane i sztuczna inteligencja. I teraz pompując i podnosząc te kompetencje, my to nazywamy upskilling i skilling pracowników, my ich głównie będziemy uczyć i uczymy w obsłudze danych, czyli big data, data analytics i w obsłudze sztucznej inteligencji. Taki przykład z Polski w Puszczy Białowieskiej, fantastyczny software, napisany przez polską firmę do obserwacji i do reagowania do obserwacji zwierząt i behawioralna cała strona, gdzie AI będzie pozwalał zachowywać część gatunków. To są takie rzeczy, które pokazują, w którym kierunku ten AI idzie. Myśmy się nie powinni go bać. My go musimy się nauczyć, a
a dzięki niemu uwolnimy czas na inne rzeczy, które ludzie będą mogli robić wolnym czasie. O, to widać, że państwo dosyć mocno obstawiają, że akurat, bo to też o to chciałem spytać, wielka inwestycja Microsoftu właśnie w Polsce, ten temat powstawania w Polsce cyfrowej Doliny Krzemowej. Czy faktycznie jest tak, że mamy szansę stworzyć odpowiednik europejski, odpowiednik Doliny Krzemowej, ten, który jest, tego, który jest w Stanach, w Kalifornii, czy jeżeli tak, no to jak idzie praca w tym kierunku? Tak, czyli w kierunku stworzenia polskiej Doliny Krzemowej, bo to jednak trzeba dosyć specjalistycznych kompetencji. Nazywamy ten projekt w zasadzie program projektów Polska Dolina Cyfrowa i to jest rzeczywiście ta inwestycja, którą ja miałem przyjemność też ogłaszać 5 maja tego roku. Ponad $1 miliard zainwestowane przez Microsoft właśnie w Polskę. Polska została wybrana na tej mapie Europy Środkowo-Wschodniej. Czy nam się uda? No to jest klucz, leży we właściwym poprowadzeniu tych projektów. Europa jako Unia Europejska trochę technologiczny wyścig z Doliną Krzemową przespała. Czyli wtedy, kiedy wokół Kalifornii, wokół San Francisco, Digital Valley tworzyły się te inkubatory startupów, to były lata 70., 80., początek 90., kiedy te podwaliny powstawały programy rządowe. Europa wtedy była troszeczkę jeszcze w tym typie, że nie do końca była wiara, czy technologie informatyczne to będzie ta rewolucja przemysłowa czwarta. Ale Polska, przez to, że jest młodą gospodarką, ma szansę przeskoczenia pewnej ery. I tutaj dam przykład panu redaktorowi i naszym widzom. W polskiej bankowości, jak powstawały nowoczesne polskie banki i modernizowało się PKO, czy powstawał mBank, czy Alior Bank, czy ING, została przeskoczona era pewnych potężnych narzędzi z lat 70., 80. i myśmy weszli od razu w najnowocześniejsze narzędzia bankowe, dzięki czemu odskoczyliśmy tym największym bankom w świecie. Polskie banki uzyskiwały przez ostatnie 2 dekady nagrody za najbardziej innowacyjne. ICO, BLIK, to są te systemy płatności, gdzie jesteśmy doceniani przez cały świat. Ja myślę, że w Polskiej Dolinie Cyfrowej jest szansa, że mając skalę taką, jaką mamy, że jesteśmy dużym krajem, ale w porównaniu do tych największych jesteśmy średni, jeżeli chodzi, to możemy mieć prędkość cyfryzacji taką, że chmura pomoże nam tą deltę, tą różnicę do Stanów i do Chin dogonić. Bo musimy sobie powiedzieć, że najbardziej w technologii uciekły Chiny. Bo to tam jest ten najbardziej taki wyścig, który dotyczy innowacji, w szczególności jeżeli chodzi o retail, o media społecznościowe. Europa pracuje nad swoimi rozwiązaniami, korzysta z wzorców amerykańskich, podpartuje Chiny i myślę, że będziemy tutaj słuchać, co się będzie działo. Ja się bardzo cieszę, że Polska się wpisała w mapę cyfryzacji Europy tymi inwestycjami. No ale to jeszcze za wcześnie chyba, żeby spoczywać na laurach, o to cały czas trzeba walczyć. Pan dyrektor mocno stawia właśnie na i mówi, że tym megatrendem będą usługi chmurowe w 2021 roku. No faktycznie ta większa moc obliczeniowa choćby dzisiaj pomaga niektórym fanom najnowszej produkcji CD Projekt Red, czyli Cyberpunka 2077, dzięki czemu mogą na starszych sprzętach zagrać w tą wymagającą graficznie wersję, ale nie tylko. Pocieszające jest to, że w takim razie nawet izraelskie wojsko korzysta z chmury, bo to jest to jakiś dowód przynajmniej finalny na to, że rozwiązania chmurowe potrafią być bezpieczne. Ale to jest temat rzeka i jeszcze będziemy do tego wracać na portalu w gospodarce.pl. Na ten moment muszę już niestety podziękować. Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi. Naszym gościem dziś był pan Paweł Jakubik, dyrektor do spraw transformacji cyfrowej w chmurze, członek zarządu Microsoft Polska. Dziękuję panu, dziękuję państwu i wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę. Kłaniam się pięknie. Do widzenia. Dziękuję.